This is a Star Wars film about rebels on the run. No muszę trochę pogadać a propos ostatniej premiery, czyli Solo. Ja niedawno, wczoraj, byłem w kinie, natomiast nie wiem, kiedy ten film się pojawi, bo jakby czas na montowanie trochę go brakuje. I tutaj od razu mały disclaimer, czy w zasadzie dwa. Po pierwsze, mówię z głowy, czyli może być taki trochę chaos, a po drugie, no staram się unikać spoilerów tutaj, ale jeśli mi się jakiś wymsknie, no to przepraszam. Mówię tak jak wspomniałem, mówię bez żadnej kartki, bez przygotowania, także możecie sobie zaparzyć takiej herbatki, kawki i posłuchać takiego ala podcastu mniej więcej. No i oczywiście najważniejsze pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, to jest takie, czy Alden Ehrenreich, czyli aktor wcielający się w Hanna Solo, dał radę. No ja uważam, że zdecydowanie dał radę. To znaczy, no to co już tam parokrotnie mówiłem, istotne było dla mnie, żeby on grał Hanna Solo, młodego Hanna Solo, a nie młodego Harrisona Forda. I to mu się udało rzeczywiście w niektórych momentach. Jego spojrzenia, jego ruchy naprawdę mega przypominają Hanna Solo. Widać, że momentami był przez reżysera prowadzony naprawdę nieźle. O tym, dlaczego momentami, to ja wam jeszcze o tym powiem. Natomiast no, tutaj przechodzimy oczywiście, skoro już wspomnieliśmy takie, starliśmy pot z czoła i stwierdziliśmy, że rzeczywiście Ehrenreich daje radę, no to trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Czy Han Solo jest dobrym filmem? I tutaj mam szalony problem z jego oceną, ponieważ z jednej strony jest fajnym filmem, to znaczy dzieje się tam dla fana Gwiezdnych Wojen, dzieje się tam dużo fajnych rzeczy. Jest cała masa ciekawych ras, jest cała masa wydarzeń, cała masa nawiązań, no po prostu no klimat Gwiezdnych Wojen, jak to się mówi brzydko, wylewa się aż z ekranu. Natomiast z drugiej strony ja na tym filmie ziewałem. Ja rozumiem, że to, prawda, w środku tygodnia pokaz, wieczorem po całym dniu pracy, rzeczywiście no to jakby człowiek no nie jest pierwszej świeżości, nazwijmy to tak. Natomiast zdecydowanie no, są momenty, kiedy akcja zwalnia, kiedy się dzieją jakieś, powiedzmy, przynajmniej dla mnie, mniej potrzebne rzeczy. No i ja w kilku momentach ziewnąłem na tym filmie. I nie wiem dlaczego. Początek jest bardzo dobry. Jeśli pójdziecie na Hanna Solo, jeśli go jeszcze nie widzieliście, no to naprawdę początek, siedzicie z opadniętą szczęką, widzicie tą młodość Hanna Solo. Potem oczywiście akcja trochę przeskakuje parę lat do przodu, bo tutaj od razu wspomnę, jakby główna część filmu dzieje się 10 lat przed bitwą o Yavin, czyli 10 lat przed spotkaniem Hanna Solo i Luke'a Skywalkera w kantynie w Mos Eisley. No i ten początek taki mroczny, taki, prawda, przestępczy półświatek, tutaj chyba nie zdradzę jakiegoś szczególnego spoilera, jest naprawdę, naprawdę fajnie zrobiony, pokazane jest to Imperium, też takie brudne, takie mroczna część Imperium, nazwijmy to tak, a nie, prawda, szturmowcy w białych zbrojach, tak jak to widzieliśmy chociażby w Rogue One. Natomiast później jakoś to tempo, przynajmniej dla mnie, siadło. I teraz w momencie, kiedy jakby rozbierzemy sobie Hanna Solo na poszczególne sceny, to on wygląda bardzo, bardzo fajnie, tak jak mówiłem. Fan Gwiezdnych Wojen wyciągnie stamtąd masę fajnych rzeczy, natomiast, no właśnie, całość gdzieś tam kuleje. I ja się nie dziwię, że ten film jakby na zachodzie zbiera takie oceny 6 na 10, 7 na 10. Nie jest zły. Ja tutaj, słuchajcie, jak wychodzę z kina, to lubię sobie posłuchać tego, co mówią ludzie. No i rzeczywiście jednego faceta recenzja w jednym zdaniu była bardzo fajna. To znaczy on powiedział, mogło być gorzej, mogło być dużo, dużo gorzej. I rzeczywiście, jak przypomnimy sobie o tych wszystkich problemach, które miał ten film, o tym, że tam, prawda, w połowie zdjęć zmieniono reżysera, że podobno jakiś trener aktorski musiał być zatrudniony dla głównego bohatera i tak dalej, no to rzeczywiście myślisz sobie, Matko Boska, jaki to musiał krab wtedy być. No a film wyszedł w miarę zgrabnie, ale no tak powiedziałbym na plus, ale lekki plus. To znaczy ja jeszcze go sobie obejrzę na pewno w kinie ze dwa razy, także no wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej. Na pewno nagram jakiś taki materiał na temat, no prawda, jak on się prezentuje za drugim razem, kiedy już tam nas nic nie zaskoczy, już wszystko wiemy, już wszystko widzieliśmy. Ale no tak jak mówię, no ziewnąłem na tym filmie, a jestem fanem i skoro fan ziewa na filmie, to znaczy, że coś jest nie tak. Ja celowo mówię o tym ziewaniu, dlatego że ja nie jestem w stanie powiedzieć, co dokładnie tam mi nie zagrało.
coś nie zagrało, skoro jakby nie byłem przez cały film wciśnięty w fotel, prawda? Natomiast teraz jeszcze dwa słowa kolejne, to znaczy muzyka. Muzyka mi się bardzo podobała, bo tym razem muzykę było słychać. Niektórzy oczywiście się tutaj mogą spierać, że podobno najlepsza muzyka tła to jest taka, która buduje napięcie, ale nie zdajesz sobie wrażenia, nie zdajesz sobie sprawy, że ona tam jest. Natomiast no, rzeczywiście w Solo tą muzykę słychać. Jest kilka bardzo fajnych nawiązań do tematów muzycznych z klasycznej trylogii, natomiast nawet ta muzyka oryginalna, która powstała, która nie jest nawiązaniem, brzmi naprawdę, naprawdę fajnie i zdecydowanie potem, kiedy ją sobie odpaliłem, bo jest to oczywiście do posłuchania za darmo na YouTubie, legalnie, tutaj od razu mówię, zresztą może w opisie wkleję link do jakiejś playlisty, nieważne, w każdym razie muzyki można posłuchać za darmo legalnie, no to się tak tej muzyki całkiem fajnie słucha. Ten motyw skomponowany przez Johna Williamsa, ten motyw Hanna Solo, naprawdę jest niezły. Może nie wybitny, ale rzeczywiście jest niezły. No i druga rzecz, o której trzeba tutaj wspomnieć, to są aktorzy. Prawda? No, czyli oczywiście towarzyszka Hanna Solo, grana przez Daenerys Targaryen, czyli Emilię Clarke, Kira, takie ma imię. No tutaj bardzo fajny zwrot akcji z nią związany. Myślę, że wam się spodoba. I natomiast no tak, no ona aktorsko nie jest rewelacyjna, natomiast no fajnie, ma fajnie napisaną postać. Trochę żałuję, że wybrano tą aktorkę do tej postaci, ale no generalnie ja nie jestem wielkim fanem tej pani, znaczy jej wygląd jest całkiem niezły, natomiast aktorsko to uważam, że ona gra wszędzie Daenerys i to jakby jest koniec dyskusji. Co więcej, droid, nie pamiętam jak on się nazywa, ten droid, wiecie, który w trailerach wzywa do buntu maszyn, zresztą postaram się tutaj wstawić jakiś fragment, no on jest też najsłabszym elementem tego filmu. Wiecie, no w każdych Gwiezdnych Wojnach musi być, czy muszą być jakieś droidy, które są comic reliefem, tak, czyli jakimś takim humorystycznym elementem. Zawsze był C-3PO, udało się w Łotrze 1 wprowadzić K2SO, natomiast no tutaj się nie udało i myślę, że najsłabsze sceny Solo to są właśnie te z tym droidem. Myślę, że gdyby go było trochę mniej, wprowadzono, nie wiem, jeden jego żart, to jeszcze by to przeszło. Natomiast tutaj było zdecydowanie za dużo. Fajnie wygląda Chewbacca, fajnie gra Chewbacca, dowiadujemy się trochę więcej o tej postaci, natomiast no szczerze mówiąc niewiele, tak jak i we wszystkich innych filmach, on pozostaje postacią drugoplanową. I myślę, że to się nigdy nie zmieni, to znaczy Chewbacca nie będzie miał więcej czasu antenowego, nazwijmy to tak w cudzysłowie, i no i to jest okej, natomiast fajnie jest go spotkać jeszcze raz. Jest Chewbacą jakby w 100% i tutaj nie ma co narzekać. Kolejna rzecz to jest główny zły, czyli Vos. Nie pamiętam jak on ma na imię. W każdym razie Vos, szef przestępczego świadka, szef takiej mafii. I tutaj on mi się kojarzył, słuchajcie, tak bardziej z Bondem. Jako zły z Bonda. I uważam, że no i oczywiście znowu możemy tutaj mówić bardzo dużo i narzekać, że jest go za mało, że mamy za mało rozwiniętą tą postać, że tutaj, no prawda, tak jak ze Snowkiem mówiono, że oj, tak go szybko tutaj pokonano i że nic o nim nie wiemy. No ale oczywiście zakładam, że no tak jak Gwiezdne Wojny, to nam coś na ten temat jakby inne dzieła rozwiną, więc tutaj nie narzekam. Natomiast no on jest taki właśnie bardzo komiksowy, taki przerysowany, taki wręcz powiedziałbym bondowski. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Skłaniam się do tego, że raczej dobrze, ponieważ on jest wyrazisty. On jest wyrazisty i nawet kiedy, prawda, jest miły, to wiemy, że to jest jednak zły, więc trzeba na niego uważać. Oczywiście trzeba wspomnieć również o Beckecie, który gra no, takiego starszego przemytnika, który ma jakieś tam swoje marzenia, musi wykonać pracę i dzięki tej pracy już będzie mógł odpocząć od swojego zawodu, który wykonuje, takiego przemytniczego zawodu. Natomiast uważam, że to jest bardzo fajna postać, bardzo fajnie zagrana. Zwrot akcji z nią związany jest naprawdę mega, tutaj nie będę spoilerował. I na koniec zostaje nam jeszcze Lando. Bardzo wiele osób, z tego co widziałem zaraz po powrocie z kina, pisze, że Donald Glover tutaj był rewelacyjny, jeśli chodzi o zagranie Lando. Natomiast ja mam taką uwagę, że on znowu w niektórych scenach był bardzo dobry, natomiast w niektórych był taki sobie. W niektórych scenach naprawdę widać w nim Lando, a w niektórych widać no, młodego chłopaka, który próbuje się przynajmniej trochę zachowywać jak Lando. I to jest jego największy chyba minus.
Bo w ogóle tutaj, skoro mówię o tym, że w niektórych scenach jest tak, w innych scenach jest tak, to samo powiedziałem, jak pamiętacie, a propos samego Aldena Ehrenreicha, że w niektórych scenach widać w nim tego Hanna Solo, w niektórych trochę mniej, to ja myślę, że to jest właśnie kwestia tego, że ten film jest połatany. I to, że on ma gdzieś jakieś tam spowolnienia akcji, na których ja ziewnąłem, to też jest wina tego, że no, ten film był ratowany, tak? Jak wiemy doskonale. Zmienił się reżyser i ja chyba jestem w stanie wskazać, które sceny są, że tak powiem, poprawiane pod dyktando Rona Howarda, czyli nowego reżysera, a które nie. Bo to wydaje mi się, że widać, film był sklejany. Tego tak bardzo nie widać w przypadku Łotra 1, tak? W Łotrze 1 mieliśmy ten taki powolny początek, rozpędzało się, natomiast później druga połowa filmu, jak już, prawda, rozpoczęła się akcja, no to już ta akcja trwała i siedzieliśmy wciśnięci w fotel. A tutaj właśnie przyspiesza, zwalnia. Bardzo dynamiczny początek w Hanie Solo, natomiast później ta akcja dosyć drastycznie zwalnia i to jest, myślę, podstawowy kłopot. Czy dowiemy się, skąd się wziął Soku Millennium? Dowiemy się. Czy dowiemy się, dlaczego Soku Millennium na trailerach ma tą jakby zabudowaną środkową część, a potem nie ma? Tak, dowiemy się. Czy dowiemy się, dlaczego Chewbacca lata z Hanem Solo? No właśnie, dowiemy się, ale tak, no o, tutaj do fanów Expanded Universe, czyli legend, czy starych legend, powiem, no nie dowiadujemy się, skąd ma dług życia u Hanna Solo. Znaczy, skąd Chewbacca ma dług życia u Hanna Solo. O, tak. No i właśnie, no i pozostaje pytanie, czy to jest dobry film? To jest film zrobiony, myślę, trochę pod fanów Gwiezdnych Wojen, bo tam, tak jak mówię, wyciągnął masę nowych ras postaci z tego, aż nie mogę się doczekać, kiedy dostanę w łapy słownik ilustrowany. I rzeczywiście film jest niezły, natomiast nie jest to zdecydowanie najlepszy, w moim odczuciu, nie jest to najlepszy film z cyklu Gwiezdne Wojny. I zdecydowanie na przykład do The Last Jedi mu daleko. Ale ogląda się go fajnie. Momentami nawet, to tak wspomnę, momentami miałem takie lekkie wrażenie, że o, Indiana Jones, może jak gdzieś zechcą Lucasfilm i Disney nakręcić prequel jakichś tam wydarzeń z Indiana Jonesa, no to już aktor jest, czyli Alden Ehrenreich. To by było, myślę, ciekawe, jako dyżurny dubler Harrisona Forda, no ale to tak zupełnie na marginesie. Zobaczę, jak będzie po drugim obejrzeniu, bo pytanie, czy na przykład się nie będę bardziej nudził, bo to jest... rzecz, to jest pytanie, które ja sobie teraz zadaję bardzo, bardzo mocno. Czy przy drugim, przy trzecim obejrzeniu Hanna Solo ja nie będę ziewał bardziej. Ale zdecydowanie no, jest na plus. To znaczy, może nie bardzo duży plus, to nie jest tak, że wychodzisz zszokowany z tego kina, wow, widziałem w ogóle fantastyczny kawałek Gwiezdnych Wojen, to jest coś niesamowitego, ale no po prostu dobry film. Taka, wiecie, tak w szkolnej skali, jakbyśmy mu chcieli wystawić taką czwórkę. Nie piątkę, nie szóstkę, ale czwórkę. Myślę, wystarczająco. Także, okej, czekamy na kolejne spin-offy. Spin-off o Obi-Wanie, spin-off o Bobbie Fecie, spin-off o Lando, może, chociaż zdementowano już plotkę, że będzie spin-off o Lando. Han Solo, film Han Solo, aż prosi się o jakąś kontynuację, bo kończy się no nie w tak oczywisty sposób, jak na przykład Łotr 1, więc no, myślę, że fajnie by było jeszcze raz zobaczyć Aldena Ehrenreicha w roli Hanna Solo, bo wygląda to naprawdę ciekawie. Dajcie znać w komentarzach, kiedy wy widzieliście film, czy zamierzacie iść na niego drugi raz, no i oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał. Tutaj od razu powiem, że w komentarzach już pewnie jakieś spoilery będą, więc jeśli ktoś się boi spoilerów, bo jeszcze filmu nie widział, no to lepiej niech do komentarzy nie zagląda. A tymczasem ja się z wami żegnam, oglądajcie kolejne filmy na kanale Biblioteki Osus, trochę jeszcze o Hanie Solo na kanale będzie, także pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zostawić subskrypcję i najlepiej kliknąć w dzwoneczek, żeby wam oczywiście mówiło o tym, kiedy jest kolejny film. Także trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Pa, pa.